podczas zgrupowania w tureckim Belek Lech Poznań wygrał drugie swoje spotkanie kontrolne. Pokonał tym razem macedońskie FC Szkupi 4-1, a jednego z goli strzelił Filip Marfiński, którego zapytamy teraz o opinię na temat tego meczu. Oj, początek meczu należał raczej dla nas. Później trochę gdzieś tam Szkupi przejęło piłkę i nie chcieli nam jej oddać. Troszeczkę mieliśmy problemy z wysokim pressingiem, ale to już porozmawiamy pewnie na odprawie z trenerem. Fajnie, że udało nam się strzelić 4 bramki. To cieszy, że jesteśmy skuteczni, tego potrzebujemy. No i że mi udało się znowu strzelić 1 bramkę. No właśnie, chyba to wyjątkowo możecie cieszyć, że drugi mecz kontrolny, no i druga bramka tutaj w Turcji. No, tak jest, no. No przygotowywałem się do tego. Gdzieś tam obozu i mentalnie, i fizycznie. No nic, tylko podtrzymać tą formę, strzelać więcej bramek, robić asysty. Ale najbardziej cieszę się z tego też, że wygrywamy mecze jako zespół i reprezentujemy bardzo dobrą formę. Cały czas tutaj dość ciężko, a nawet bardzo ciężko, na przykład dzień przed tym meczem ze Szkupi pracowaliście na treningu. Czuć cały czas jeszcze to zmęczenie w nogach, chociażby podczas tego meczu było? Trochę czuć, na pewno. Wczoraj był jeden z mocniejszych dni na obozie. Dzisiaj myślę, że kogo byśmy nie spytali, to czuł gdzieś tam te nogi, nie było tej świeżości, ale mówię, wygrywamy 4-1 bez świeżości, to dopiero będzie, jak złapiemy tę świeżość. Lech pokonał macedońskie Szkupi 4-1, a z tego meczu do hotelu Kolejorza, w którym Kolejorz jest zameldowany, biegiem wracał trener Maciej Kędziorek, także forma wysoka, jeśli chodzi o trenera, no a ja zapytam o formę zawodników w tym spotkaniu. Forma zawodników bardzo wysoka. Cieszy to, że potrafimy strzelić tyle bramek w kolejnym sparingu. Cieszy też to, że tworzymy tych sytuacji sporo, no bo oczywiście też te sparingi, wiadomo, jak to zespoły są w różnym okresie i forma fizyczna jest po prostu różna. Natomiast cieszy na pewno to, że strzelamy bramki, że tworzymy sobie sporo sytuacji, a moja forma, mam nadzieję, że będzie lepsza. To, co też na pewno trenera cieszy, to kolejny gol strzelony przez Kolejorza po stałym fragmencie gry. No cieszy to, ale tak jak podkreślam to zawsze, to jest tylko bramka ze stałego fragmentu, były też inne piękne bramki. Cieszy mnie najbardziej to, że stworzyliśmy sporo sytuacji, że momentami prezentowaliśmy bardzo fajną piłkę, że graliśmy bardzo mądrze i z tego się cieszę najbardziej. Patrząc bardziej całościowo, za Kolejorzem już ponad połowa zgrupowania tutaj w Turcji, więc patrząc na tę robotę, którą udało się wykonać, jak ona wygląda, czy trenerzy są zadowoleni z tego, co udało się już zrealizować, no i co jeszcze przed Lechem w tych ostatnich kilku dniach w Belek? Dokładnie tak, słusznie zauważyłeś, jesteśmy w połowie zgrupowania. Trenerzy mają to do siebie, że nogą są bardzo niezadowoleni, że zawsze też można byłoby zrobić lepiej, ale naprawdę tutaj nasi trenerzy przygotowania fizycznego, wciskając chłopaków w 7 poty, pracujemy naprawdę ciężko i myślę, że jestem przekonany, że to przyniesie efekty w lidze, a przed nami jeszcze 2 sparingi, myślę, że też dostaną niektórzy zawodnicy, którzy grali mnie, dostaną trochę większą szansę w tych sparingach. Ten okres przygotowawczy szczególnie jest bardzo krótki, więc musimy tutaj każdą minutę wykorzystać do maksimum, no i za 2 tygodnie już mecz z Krakowią, za 2,5 tygodnia.